Wczoraj konferencja jabłkowa się odbyła, pewnie co niektórzy oglądali, ja również miałem okazję sobie posiedzieć, pooglądać, przespałem się z tym tematem, może jakoś szczególnie nad tym nie rozmyślałem, konferencja typowo software'owa i tak naprawdę dotycząca systemów, które aktualnie będą aktualizowane na jesieni. Zapewnia, zapewne we wrześniu, w październiku będą dostępne dla wszystkich. Beta już jest dostępna, ale przejrzyjmy sobie tak na szybko. Liczę na wasze komentarze, czy wy żeście byli zaskoczeni, czy coś przykuło waszą uwagę. Ja się podzielę z wami swoimi postrzeżeniami. To powiem wam o tym, co mnie się podobało. A co mniej mnie interesowało, to na to zwracał uwagi, nie będę. Oczywiście Apple Intelligence to jest numer jeden, jeśli chodzi o, o, o tą konferencję, czyli. Integracja we wszystkich urządzeniach Apple'owych sztucznej inteligencji, która teraz będzie miała ten sam skrót AI, ale w przypadku urządzeń firmy Apple będzie rozwijana jako Apple Intelligence. Trochę zmroziła mnie informacja, że będzie to dostępne od lata tego roku, oczywiście dla beta testerów, ale w wersji tylko i wyłącznie angielskiej. Nie chciałbym, żeby we wdrożeniu już takim na poważnie zabrakło obsługi języka polskiego. Ja do tej pory z Siri muszę przy pomocy komend angielskich się komunikować, a chciałbym to robić w naszym rodzimym języku. Te modele językowe, które są dostępne w czacie GPT pozwalają na taką komunikację. Tak więc no liczę, że i tutaj ta integracja, która nastąpi i będzie również integracja z tym czatem GPT w najnowszej wersji 4.0 i to ma być wszystko... Już w cenie, no będzie w naszym języku ojczystym. Również co niektórzy mogą się lekko zdenerwować, że te nowości związane z obsługą sztucznej inteligencji czy aplowej inteligencji, nie wiem jak to jeszcze po polsku przyjmie się nazywać, będzie od iPhone'a 15 Pro. Tak więc, jeżeli od iPhone'a 15, tak naprawdę, jeżeli macie starsze urządzenie no to będziecie mieli dodatkową motywację, żeby je zaktualizować. Czy to jest delikatna wydymka? Mam wrażenie, że tak. Nie sądzę, żeby tu stały na przeszkodzie jakieś przesłanki sprzętowe. Tak założyli, tak jest. Zobaczmy, co tutaj jest w takich krokach, krokach milowych, pokazane, opisane. Jest oczywiście integracja z, z większością aplikacji, oczywiście natywnych firmy Apple, ale również mają być te aplikacje dostępne, te, 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 te funkcje AI dostępne dla wszystkich innych aplikacji, chociażby przeredagowanie tekstu, sprawdzenie tekstu. Dużo moim zdaniem zmieni to, że będziemy mieli interfejs AI klikalny, graficzny, Ci, co do tej pory korzystają z AI, czy to z modeli językowych, czy to z modeli graficznych, wiedzą, że tam komunikacja następuje poprzez wpisanie odpowiedniej składni, odpowiednich komend w linii poleceń, żeby wygenerowała się dana odpowiedź, czy wygenerował się jakiś tam obraz. Tutaj firma Apple idzie dalej i będziemy mogli sobie to wyklikać. Czyli coś mniej więcej tak, jak DOS nie był nigdy popularny, czy jakieś systemy, gdzie polecenia były podawane właśnie w takiej formie, ale w momencie, kiedy weszły systemy graficzne, kiedy wszedł Windows, kiedy wszedł Mac OS graficzny, wtedy nastąpiła eksplozja i ludzie chętniej z tego korzystali. I tak mam wrażenie, że po pierwsze do dużej liczby urządzeń trafi ten system i ta sztuczna inteligencja natywnie zintegrowana z systemem, ale również to, że będziemy wyklikiwali pewne rzeczy, będzie takim kamieniem milowym. Mówiono dużo o optymalizacji tych wszystkich powiadomień, ja cierpię bardzo, jeśli chodzi o ilość powiadomień, które do mnie przychodzą, i no zobaczymy, czy ta optymalizacja wejdzie, i przede wszystkim, czy ta optymalizacja będzie w naszym rodzimym języku. Nie było tam nic mówione, że to będzie model multijęzykowy, ale wydaje mi się, że inaczej w dzisiejszych czasach być nie może. Ta Siri, która do tej pory nie mówi po polsku, jest to. Absolutna i kompletna kpina. Tak, jak powiedziałem, integracja w każdym możliwym elemencie zintegrowane aplikacje czyli powiadomienia, e-mail i cała ta nasza struktura komunikacji, którą wykonujemy z, czy z iPhone'a, czy z innych urządzeń aplowych, będzie jak gdyby pod nadzorem tej sztucznej inteligencji i będzie ona słuchajcie, nam to wszystko agregowała, generowała i pomagała. Były tam pokazane takie przykłady, że na przykład no, często w moim przypadku pewnie i z waszym z kimś rozmawiacie, nie wiem, czy na czacie, czy, 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 czy mailowo, dostajecie jakieś informacje, ale tego jest taka masa, żeby potem do tego dotrzeć, to jest kłopot, więc będzie można po prostu wydać komendę, słuchaj weź no, mi znajdź informacje na temat tego, jak tam rozmawiałem ze Zdzichem o tym i o tym i ta i ta integracja ze sztuczną inteligencją ma nam w tym pomóc. Również będzie zaimplementowany moduł graficzny, czyli możemy pewne elementy, które na przykład sobie będziemy rysowali, automatycznie wygenerować obraz przez sztuczną inteligencję, czyli tak jak tutaj pokazane było na tej prezentacji. Nie mogę jej używać, bo potem jest blokowany ten film, tak więc się tylko i wyłącznie do newsroomu Apple'owego będę odwoływał. Będą... Potem te obrazy, które my żeśmy naszkicowali, będą mogły być zastąpione tymi wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. I to jest ten element, o którym ja mówiłem, który wydaje mi się, że to będzie kamieniem milowym. Mamy te emoji, memoji, czy jakoś inaczej oni to nazwali, i będziemy mogli modyfikować, generować sobie na podstawie jakichś tam elementów, które będziemy mogli sobie doklikiwać i zmieniać. Chociażby grafikę, i myślę, że to ludziom, ludziom da możliwość właśnie takiego, takiej prostej interakcji. Tutaj też jest pokazane, jak się integruje kod z, z szefem i z opcją party, I, i, i co z tego wynika, i będą przedstawiane różne inne opcje. Dotrzemy na pewno też do, do, do widowni i, i użytkowników młodszych, ale przez to, że jest to klikalne, że jest to takie przejrzyste dla odbiorcy z dzisiejszych czasów, bo tak naprawdę model wprowadzania. Komend linii poleceń no raczej nie jest popularny w dzisiejszych czasach, szeroko popularny, no bo on nadal funkcjonuje, jest użyteczny, stosowany przeze mnie również, ale jednak większość użytkowników takich, którzy korzystają z tych wszystkich urządzeń, będzie sobie klikał. Tutaj chyba było pokazane to, co ja mówię, że mamy jakiś tam swój szkic, ten szkic sobie zaznaczamy i na podstawie tego szkicu będzie automatycznie wygenerowany. Obraz, i jak widzicie, będą też pewne parametry, które będziemy mogli zmieniać. Dostaniemy kilka wersji tych wygenerowanych obrazów. Myślę, że to będzie eksplozja tych wszystkich AI-owych rzeczy teraz, jak one będą szeroko dostępne. Nie wiem, czy w finalnej wersji też to będzie tylko ograniczone do iPhone'a 15, bo na razie jest powiedziane, że tylko linia 15 będzie. Otrzymywała wsparcie dla tych, dla tych rzeczy, no i oczywiście nowa, która się zaraz pojawi po wakacjach, czyli 16, i czy na przykład nie zostanie to rozszerzone na, na starsze, starsze opcje. No i to te, tutaj też mówiłem, że będziemy mogli sobie emoji swoje wygenerować. Ja jestem człowiekiem starej daty i rzadko stosuję, a jeżeli stosuję, to w takim bardzo ograniczonym, Zakresie te wszystkie emoji, no oczywiście też będziemy mogli tam sobie również różnego rodzaju efekty tekstowe zastosować. Tak więc sama, sama, sama integracja i interakcja sama, również z tym systemem fajna będzie to mocno również wchodziło w naszą, na przykład galerię zdjęć, będziemy mogli łatwo wyszukiwać, agregować, generować jakieś tam ulubione zdjęcia. No, zobaczymy w praniu, jak to wszystko będzie wyglądało. Również jest w, w, zupełnie inaczej ta Siri z, z, zintegrowana z systemem, dużo ładniej. No i przede wszystkim ten system będzie miał również możliwość wyjścia na zewnątrz. W momencie, kiedy wydamy na to zgodę, będzie on korzystał z, z czata GPT w tej wersji 4.0. To też dobre, do, do, dobry ruch, że Apple nie rozpoczyna od czegoś budować od zera, tylko wchodzi w tą opcję, która już jest od kilku lat rozwijana. Pewnie uznali, że sami musieliby zbyt wiele czasu albo energii poświęcić na to, żeby, żeby do takiej wydajności, jak aktualnie no, jeden z liderów rynku sztucznej inteligencji, ChatGPT. Funkcjonuje. Tak więc to na pewno będzie przełomowe. Było to na samym końcu, na początku byłem zawiedziony tą konferencją, ale później to, co zaprezentowano i forma, w jakiej to będzie dostępne dla użytkowników, była bardzo interesująca. W iPhone'ach, oczywiście, chwalenie się opcją, że rezygnujemy ze siatki ikon, będziemy mogli sobie ikonki przesunąć na dół, to jest dla mnie absolutna kompromitacja. To, że będziemy mogli sobie jakieś tam schematy kolorystyczne, to też nie jest żadna nowość. To w Androidzie jest od zawsze. W iPhone'ie teraz, jako nowoczesność i nowa, nowa funkcjonalność. Tak więc na tym po pozwólcie, że się nie będę skupiał. Fajnie, fajnie wyglądało a możliwość. Posiadania tego panelu kontrolnego w różnych wersjach, czyli panel, który będzie na przykład sterował muzyką, będziemy mieli panel do sterowania domem, to jest dobry ruch, bo zaoszczędzi trochę trochę nam klikania po telefonie. Nie przynajmniej ja korzystam dość dużo z, z, z rozwiązań inteligentnego domu, właśnie zintegrowanych z systemem Apple. No i. Będzie, będzie po prostu łatwiej. Jeśli chodzi o iPhone'a, no to oczywiście też mówiono było o tych zdjęciach, o tych wszystkich rzeczach, które już mniej więcej omówiłem przy Apple Intelligence, czyli przy tej sztucznej inteligencji Apple'a. Fajną opcją, nie wiem czy w naszym kraju to jest, będzie dostępne, jest możliwość używania komunikatora przez satelitę. U nas jest no, duże po, po pokrycie, rzadko się zdarza, żebyśmy byli w jakimś miejscu, gdzie nie ma zasięgu, ale są dużo większe kraje od nas, gdzie z tym zasięgiem bywa różnie i ta komunikacja satelitarna, jeżeli będzie dostępna, to będzie duży, duży plus. Udoskonalenia w poczcie, oczywiście zmiany w safari, też było mówione, że. Duża optymalizacja wydajnościowa, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwa. Będziemy mieli aplikację Passwords, czyli hasła, która będzie nam integrowała ten kitchen, który mamy już w iPhone'ie w formie aplikacji i tą aplikację również będziemy mogli instalować na innych systemach. W domyśle na Windowsie, czyli będziemy mogli zrezygnować z jakichś tam naszych menadżerów, haseł, bo do tej pory tylko Kitchen był z iPhone'em powiązany, a jeżeli się zdecydujemy, że będziemy chcieli go również na Windowsie używać, to dostaniemy odpowiednią aplikację no jest to fajna opcja pojawia się również możliwość blokowania różnych aplikacji za pośrednictwem Face ID albo nawet ukrywania aplikacji czyli jeżeli używacie Tindera a nie chcecie żeby ktoś wiedział że używacie tego Tindera to możecie go po pierwsze zablokować że będzie tylko można go uruchomić nawet jeżeli ktoś dostanie wasz telefon odblokowany za pomocą Face ID albo ewentualnie ukryta będzie ikona i tylko po rozpoznaniu że to wy ta ikona będzie dostępna pojawi się taka sekcja ukrytych w, we wszystkich aplikacjach. Jeśli chodzi o tego iPhonea, to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wszystkie systemy, to tak naprawdę najistotniejszą kwestią będzie ta integracja z tą sztuczną inteligencją. Tutaj były zmiany, no, nazwijmy to kosmetyczne. i może trochę tych zmian będzie przydatnych właśnie jeżeli będziemy zwiedzali. Parki narodowe w Stanach, a niekoniecznie u nas. Mago S Quoia się teraz będzie pojawiał również. Tutaj mi się podoba, spodobała integracja z, właśnie z iPhone'em, że będziemy mogli, nie sięgając po telefon, mieć dostęp do tego telefonu i korzystać z tego telefonu bezpośrednio na ekranie naszego komputera. To fajnie jest zorganizowane. Ja często korzystam z przenikania się tych poszczególnych systemów, czyli jakieś tam airdropy, clipboard pomiędzy urządzeniami, czy pomiędzy telefonem, komputerem, a tabletem. No to to już weszło mi w krew i używam tego na bieżąco. Rozszerzenie właśnie o taką możliwość również bardzo fajna, włącznie z tym, że będziemy mogli na przykład przesyłać pewne elementy pomiędzy komputerem, a naszym telefonem, po prostu przeciągając je po o ekranie z pulpitu na pulpit telefonu. Oczywiście też znowu integracja ze, ze sztuczną inteligencją plus oczywiście wzrost wydajności. Tutaj chyba takich przełomowych rzeczy nie było, bo to co mówiłem o sztucznej inteligencji no ma ma, za, ma się znaleźć w, każdym, w każdej aktualizacji tego systemu. Aktualizacja aplikacji DOM. Tutaj tak naprawdę pokazano, jak to będzie chodziło z Apple TV, czyli, że będziemy mogli sobie tam w momencie, kiedy oglądamy film, sprawdzić akurat w danej scenie jaki aktor, jaka muzyka. Nie wiem, czy to aż jest takie popularne, no ale skoro można zrobić, to czemu tego nie zrobić, to ta dodatkowa opcja, czyli ma być wzmocniona możliwość jak gdyby u, 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 unausznienia dialogów, które znajdują się w filmach. Ja często oglądam, często rzadko oglądam polskie filmy, ale jeżeli je oglądam, to nadal mam wrażenie, że u nas polscy realizatorzy, realizatorzy dźwięku nie są w stanie dobrze zrealizować tego dźwięku, bo mam dość często problem ze zrozumieniem tego, co się w danym filmie mówi, a jestem rodowitym Polakiem i nie powinno to nie stanowić problemu. Zobaczymy, czy ta funkcja będzie związana tylko i wyłącznie z, z Apple TV, czy z każdą inną aplikacją, która będzie na przykład pozwalała na odtwarzanie polskich filmów, i włączenie takiej o, o, funkcjonalności i opcji, żeby można było lepiej te dialogi słyszeć. Znowu update WatchOS, ale tak naprawdę update związany głównie z jakimiś tam kwestiami ćwiczeń, kwestiami zdrowotnymi. Na razie przynajmniej ja z tych opcji nie, nie korzystam. Ostatnio miałem przypadek spadnięcia z drabiny. Apple Watch, który miał wzywać pogotowie, nie uczynił tego, także taki, można by powiedzieć, test przeprowadziłem. Mm, niepowodzeniem się on u mnie skończył. Również o, dużo było mówiono o tym, że się pojawia kalkulator, ale w nowej wersji, że będzie można tam zapisywać jakieś tam matematyczne zadania, automatycznie będzie rozwiązywał, łącznie z tym, że będziemy mogli też sobie zmienne wprowadzać w, w danym momencie i te zmienne modyfikować, i będziemy widzieli, jak te zmienne będą wpływały na poszczególne wyniki równania. No, akurat fajne, ale jest dość dużo aplikacji, które już to robią za nas. Poprawianie naszego pisma ręcznego, jeżeli nam się będzie tam spieszyło jakoś wyjątkowo, to on nam będzie nasze nierówne czy niechlujne pismo poprawiał. Mnie by się to w latach szkolnych na pewno przydarzyło, bo jednak mam lekarski charakter pisma. No i też jak widzicie tutaj będzie można sobie z tymi ikonami powalczyć. Dla mnie fajną opcją jakby można było zagęścić siatkę ikon, szczególnie na iPadzie Pro, bo jest dużo miejsca, te przerwy między ikonami są bardzo duże. Ale o tym nie, 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 było, nie było mowy. Również ten panel sterujący w kilku różnych wersjach, w zależności od tego, co sobie dodamy. Vision OS też wzbogacone o nowe funkcje. Myślę, że w Polsce mało istotna kwestia, bo mało kto z tym sprzętem funkcjonuje. Rozwija się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się rozwinie już do takiego do takiego etapu, że będzie tańszy i dostępny ogólnie. Dodatkowo dostępny on jest w dodatkowych krajach, czyli w Hongkongu, Japonii, Singapurze, Australii, Francji, Kanadzie, Niemczech, oraz Wielkiej Brytanii. Polski oczywiście na razie nie ma. Jak wiecie, w Polsce do tej pory nawet głośników Apple'owych z legalnego można powiedzieć, źródła nie możemy kupić, bo nie mamy polskiej Siri. No i wtedy inteligentne głośniki teoretycznie w Polsce nie powinny być dystrybuowane. Oczywiście można je kupić, ale nie jest to, nie jest to oficjalna ścieżka dystrybucyjna firmy Apple. Dobra, tyle. No czy, czy to będzie fajne? Po owocach ich poznacie. No zobaczymy, jak to będzie wdrożone i czy to będzie wdrożone w języku polskim, czy to będzie wdrożone dla wszystkich urządzeń, czy tylko dla najnowszej generacji. No tutaj to wszystko się okaże, myślę, że we wrześniu, kiedy będziemy mieli dostępne nowe iPhony. Was zachęcam do komentowania. Chętnie poczytam, jak wy znajdujecie te nowości od firmy Apple.